Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie, mieszkańcy Kielc i ziemi świętokrzyskiej, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe święta w Kościele katolickim. Przypominają nam, że Pan Jezus zmartwychwstał, a zmartwychwstanie nadaje sens naszej wierze, jak przypominał kiedyś święty Paweł Apostoł. To zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją, która daje nam dalekie spojrzenie w przyszłość. Chrystus jest źródłem miłości, która przemienia nasze życie, czyni je pięknym w naszych słowach, w gestach, w zaufaniu do naszych najbliższych. Zmartwychwstanie to plan na nasze ludzkie życie, aby nie było tylko bezsensowną wędrówką po ziemi, ale żeby dawało tę perspektywę życia, które się nie kończy. Z głębokim szacunkiem i pasterską miłością składam wam wszystkim serdeczne życzenia, aby Bóg w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym błogosławił waszemu życiu osobistemu, waszym rodzinom i wspólnotom, które tworzycie. Niech pokój, który jest pierwszym darem Jezusa Zmartwychwstałego, zagości w waszych sercach, a pomyślność i powodzenie niech będą ozdobą waszych rodzin i domów. Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Niech ta prawda żyje w naszych sercach, w naszej codzienności. Do tego jesteśmy powołani jako chrześcijanie. Szczęść Boże.